Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, przewodnicząca Rady Miejskiej. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Mamy kolejny odcinek maratonu wyborczego w Wałbrzychu. 11 września Wałbrzyszanie z Podgórza i sporej części Śródmieścia będą głosować w uzupełniających wyborach do Rady Miejskiej. 5 radnych nam w tej Radzie Miejskiej w tym momencie brakuje. Czy policja będzie przed lokalami wyborczymi? To znaczy tak, po wyborach na prezydenta miasta Wałbrzycha wiem z przekazów, z informacji od pana prezydenta, że równie solidnie, równie mocno ma policja zaangażować się również w wybory, te, które będą teraz 11 września, Podgórze, Śródmieście i Glinik, nowy i stary. A pani się wydaje, że jeszcze są siły polityczne w Wałbrzychu, które chciałyby tak wyborami sterować, czy to już... To znaczy ja już absolutnie odpycham myśli, że cokolwiek złego może się zdarzyć. Natomiast jeśli już sprawdziliśmy ten system w jednych wyborach prezydenckich, dlaczego, jeśli są możliwości i ochota i chęć, dlaczego tego nie wykorzystać w tych wyborach? Policja, czy jeszcze jakieś, nie wiem, organizacje pozarządowe, zewnętrzne, coś? Takich informacji nie mam na dziś. Z tego, co wiem, to policja na pewno, natomiast nie wiem, jak będzie. Myślę, że nie, że te organizacje, jeśli będą, to gdzieś tam sami z własnej inicjatywy, natomiast oficjalnie takich informacji nie posiadam. Sytuacja wygląda następująco. Sąd w Świdnicy nakazał powtórzenie wyborów od momentu głosowania, czyli w zasadzie nie powinno być kampanii wyborczej. Czy pani się orientuje, czy jeżeli nasi widzowie spotkaliby się z agitacją teraz, to jest bezprawne czy legalne? To znaczy tak, ja, ponieważ były wątpliwości odnośnie tego, jak powinna wyglądać ten czas przed wyborami, pozwoliłam sobie, ponieważ kandydaci na radnych pytali mnie jako przewodniczącej rady, pozwoliłam sobie zasięgnąć informacji u komisarza wyborczego w Wałbrzychu i była to informacja oficjalna, każdy ją mógł uzyskać, mogli prowadzić kampanię wyborczą, mogli przekazywać swoje ulotki, mogli chodzić, prosić o głosy, mogli wywieszać również swoje plakaty. Ale także tak to się działo. I jak będą rozliczać później tą kampanię wyborczą? To znaczy, no czy tak one, jak... Tak jeżeli jak, nie rejestrują teraz swoich komitetów na nowo... Komitety były zarejestrowane, te, które były, także przez ich konta, przez konta tych komitetów mogli tę kampanię prowadzić. Tak jak prowadziła to grupa osób... Rozumiem, ale część tych komitetów na przykład sprawozdania finansowe już złożyła za poprzednią kampanię. Teraz będzie, rozumiem, jakaś forma... Tego nie potrafię wytłumaczyć. Tak? Myślę, że to będzie aktualizacja, myślę, że to w tym kierunku i tak będzie prowadzone. Natomiast szczegółów nie znam, bo tą stroną finansową się po prostu czyli nie zajmowałam. Nie wie Pani też, czy na przykład budżet na tą kampanię jest liczony łącznie z budżetem wykorzystanym w zeszłym roku, czy to osobne pieniądze? Myślę, że to były osobne pieniądze na całą listę i dlatego dla każdego pojedynczego kandydata były to osobne limity. Natomiast nie wiem, co dalej się dzieje z tymi rozliczeniami finansowymi, ponieważ to u nas też szło przez region dolnośląski, czyli Wrocław, także nie umiem tego, na ten temat. A jak Pani się spodziewa, kiedy możemy poznać wyniki? Znaczy ja myślę, że wyniki będą już w poniedziałek, zaraz 12 września będą wyniki, już będziemy wiedzieli, jakich mamy nowych, kolejnych członków Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Pani się spodziewa jakiejś niespodzianki? Platforma Obywatelska miała w tamtym okręgu dwa mandaty, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, mieliśmy dwa mandaty. Nie mieliście ostatnio dobrej prasy. Pani liczy na to, że te dwa mandaty uda się utrzymać? To znaczy, myślę, że w ogóle nasze miasto od wyborów, czyli prawie rok czasu nie mieliśmy dobrej prasy, dobrych jakichś emocji. Ja wierzę, że po tych wyborach prezydenckich, że to się wszystko odmieniło, że Wałbrzyszanie już chcą, żeby ten Wałbrzych inaczej żył i był, ale też inaczej był pokazywany. I myślę i wierzę w to, że w tej chwili być może to nie będzie aż tak wysoka frekwencja, ale jednak z tych okręgów mieszkańcy pójdą do wyborów, zagłosują. No nie wiem, rewolucji nie powinno być, natomiast zmiany oczywiście mogą być. O frekwencji zaraz bym chciał z Panią porozmawiać, ale jeszcze wróćmy do tego ewentualnego podziału mandatów. Jeżeli Pani mówi, że kampania wyborcza jest dozwolona, jest teoretycznie, możliwa, jest możliwa. Tak, widzimy ją na ulicach, tak? Bo śledzimy to wszystko. No tak, ale chciałem, żebyś Pani też powiedziała, jak to wygląda formalnie. To nie jest błąd, albo niedopatrzenie, albo nie jest po prostu szkoda Platformie Obywatelskiej, że akurat teraz, kiedy wybierani są radni, prezydent Szelemej pojechał na urlop? To znaczy ja myślę, że... Znaczy tak, po pierwsze to prezydentowi Szelemejowi naprawdę ten urlop się należał, tak? Bo sama uczestniczyłam dość aktywnie w jego kampanii, więc ile sił, ile emocji go to kosztowało, więc absolutnie tutaj z tym nie dyskutuję, powinien wyjechać, nie ma go. A kandydaci, ja myślę, że jednak powinni pracować sami, tak? To oni mają najbliższy kontakt z mieszkańcami i nie posiłkując się prezydentem, tylko sami bezpośrednio docierając do mieszkańców, powinni te głosy zdobywać, bo tak to powinno wyglądać, tak? Ja pytam o Romana Szelemeja, bo to była
ta osoba, z którą wiązano jednak w ostatnim czasie najwięcej nadziei, przynajmniej tak wynikało właśnie z wyniku wyborów, nadziei na odmianę i na to, że się coś pozytywnego zacznie w Wałbrzychu dziać. Myślę, że z takim przekonaniem ludzie szli do wyborów, no ale tu mamy sytuację na Podgórzu i w tym piątym okręgu taką, że no, gdyby Platforma poniosła klęskę, nie dostała żadnego mandatu, to zmieni się ten formalny układ sił w Radzie Miejskiej, bo może Platforma stracić większość. No to jest oczywiście nieco skomplikowana Dokładnie wyliczanka, tak. ponieważ wiadomo, że nagle inni radni mogą zapałać miłością do koalicji. Jest jeszcze pan Paweł Szpur, który gdzieś w tym wszystkim uczestniczy, ale jeszcze nie wiadomo tak dokładnie, po której stronie. Pani zdaniem Roman Szeremej w tej kampanii by się nie przydał? Czy nie? Oczywiście prezydent zawsze przy swoją osobą, swoim autorytetem, tym, co udało mu się dokonać w tak krótkim czasie, oczywiście, że bardzo by się przydał i wsparł tę kampanię. Natomiast to była prośba również kandydatów na radnych, żeby poprosił mieszkańców o udział w wyborach. I myślę, że takie wsparcie, prośba do wszystkich mieszkańców, myślę, że to było duże wsparcie i potrzebne wszystkim kandydatom, bo nie wiem, ale jest opinia o panu prezydencie, zresztą tak pracujemy, że on naprawdę zaprasza do współpracy wszystkich, że nie dzieli nas na prawo, lewo, na środek, tylko wszystkich radnych tak są zapraszani do współpracy i na razie to się sprawdza. A jakiej frekwencji pani się spodziewa? To znaczy, no ja oczywiście wierząc w Wałbrzyszan wysoki, natomiast myślę, że ona będzie dużo niższa niż ta prezydencka, tak? No przy Jeśli będzie... frekwencji kilkunastoprocentowej, a taka może się niestety wydarzyć, pojedyncze głosy będą decydowały myślę, tak że naprawdę tak to może być. Tak o może tym, być kto do Rady teraz. Miejskiej się dostanie, a kto się nie dostanie. Tym a czy bardziej, to dobrze... że mieszkańcy już są trochę zmęczeni, tak? My rok czasu jesteśmy prawie cały czas w wyborach, tak? I to też jest... To jest istotne, tym bardziej to nie są ostatnie wybory w tym roku. Tak. Czy dobrze, że Stefan Ewangielu zrezygnował? Ja nie chcę oceniać tego, tak? To była jego osobista decyzja, natomiast w momencie, kiedy wszystkie rzeczy, które się zdarzyły, zarzuty, które ma, nie zostały wyjaśnione, myślę, że to była dobra decyzja. Pani, bardzo dobra decyzja. Jeżeli Stefan Ewangielu mówi, że jest niewinny, pani mu wierzy? To znaczy tak, dopóki nie zostanie mu udowodnione, to jest domniemanie niewinności, tak? I no tak, ale proszę mi wierzyć. Znaczy, każdy tak, z nas ma też prywatną ocenę, prawda? Niezależnie od tego, co powie sąd, każdy z nas ma zaufanie albo nie ma zaufania. Więc ja pytam, jakie jest u pani. Znaczy powiem tak, że wielu polityków, wiele osób z różnych środowisk już wydało wyrok, tak? Przed osądzeniem Stefanosa Ewangielu. Jest moim kolegą. Jeśli mówi, że jest niewinny, to ja wierzę, ale naprawdę czekam na ostateczne wyniki. Nie irytuje pani to, że to tak długo trwa? Myślę, że wszyscy czekamy z niecierpliwością i rzeczywiście powinno to się odbywać szybciej, żebyśmy wiedzieli, jak sytuacja wyglądała. Zresztą dla samych osób, które gdzieś tam mają zarzuty i są zamieszane, myślę, że dla nich to też byłoby dobrze, żeby wiedzieli i już mieli zakończone te rzeczy wszystkie złe, które się wokół nich dzieją. Tak? Porozmawiajmy teraz może o innej kampanii. Pani się wybiera do Sejmu. To pani pomysł, czy ktoś panią... wypchnął przed szereg, ktoś panią zaproponował, pani się łaskawie zgodziła, czy pani bardzo chciała, jak to wygląda? Nie, to nie było absolutnie proszenie, to nie była łaskawa zgoda, to było danie mi szansy. I po przemyśleniu na tę propozycję oczywiście się zgodziłam. Dziękując za nią, bo to jest szansa rzeczywiście. A czy to jest tak, że ta propozycja dla pani wynika trochę z parytetów, czy nie? Ja zawsze się śmieję z tych parytetów, tak? Bo myślę, że kobiety mają w sobie tyle siły, że bez takich obowiązkowych nakazów by sobie poradziły, więc te parytety tak nie do końca mnie przekonują. Natomiast nie wiem, z czego myślę, że to nie były parytety. Myślę, że być może, znaczy wierzę w to, że to moja praca w samorządzie, już w trzecią kadencję kolejna kadencja, kiedy jestem przewodniczącą Rady Miejskiej, była taką myślą, że powinnam teraz spróbować kandydować i reprezentować nasze miasto, nasz region właśnie w Sejmie. Oceniono panią na siódemkę. Ale tak. Szczęśliwą siódemkę, być tak? może szczęśliwą, natomiast to nie jest najwyższe miejsce na liście. Nie jest najwyższe miejsce. Pani w związku z tym ma duże nadzieje na to, dostanie się do Sejmu. Czy pani tak przyjmuje tą kampanię na luzie i mówi, no nie, z siódmego miejsca to nie ma cudów?
Znaczy tak, ja jestem osobą, która jeśli dostaje szansę, jeśli podjęła decyzję, bo ja podejmowałam tę decyzję, to chcę dać z siebie wszystko i mam wiarę w sobie, że uda się plan zrealizować, tak? Bo gdybym tego nie miała, to być może powiedziałabym nie, dziękuję, ktoś inny, kto ma ochotę, kto ma chęci, kto ma siły, powinien z tego skorzystać. To jaki jest ten plan? Co będziemy mieli? Billboardy na ulicach? Jaki czy jest, będzie pani, jaki jest pani plan na kampanię? Mój plan na kampanię. Ja chcę, i to jest mój podstawowy i najważniejszy moment, napisałam list do mieszkańców Wałbrzycha, bo z nimi współpracowałam przez ostatnich ponad 8 lat. I to będzie list do mieszkańców Wałbrzycha, który będę osobiście z osobami, które będą mi pomagały, będę go zanosiła do mieszkańców naszego miasta. Czyli kampania od drzwi do drzwi. Od drzwi do drzwi, bo... Najtańsza, ale bardzo pracochłonna. Pracochłonna, ale myślę, że... Znaczy tak, ja do tej pory będąc samorządowcem, naprawdę bezpośredni kontakt z mieszkańcami był dla mnie najważniejszy. Ale co pani w tym liście napisała? To jest jakieś konkretne zobowiązanie, jakiś program, jakieś plany, marzenia? Tam jest informacja o tym ciężkim czasie, który przeżyliśmy, ale o tym, co się już udało, bo my wszyscy zapomnieliśmy, ten rok tak nas trochę przytłoczył, ale zapomnieliśmy o tym wszystkim, co się naprawdę udało i z czego powinniśmy być dumni. I prośba o to, że jeżeli zaufali mi już przez ten długi czas, że jeżeli uważają Państwo, mieszkańcy miasta, że godnie reprezentowałam w Radzie Miejskiej jako przewodnicząca, to prośba o danie mi szansy, żebym mogła dalej reprezentować ich i region w Sejmie, żebym mogła być ich ambasadorem. Pani pisze o rzeczach, które się wydarzyły, które były dobre. Ale pani też będzie niestety musiała się tłumaczyć. Jestem gotowa na to. Jestem gotowa. Ze sposobu finansowania kampanii wyborczej Platformy, który nagle postawiono pod znakiem zapytania. Pani ma jakieś informacje dotyczące tego, jak to wyglądało w rzeczywistości? Nie mam informacji. Powiem tak, że rzeczywiście wszyscy zajęli się i tym złym PR-em, i tą złą prasą, i być może się tym jakoś... Natomiast ja rzeczywiście... Jest poważny człowiek, występuje w telewizji pod nazwiskiem prezes spółki, nie jakiś przypadkowy przychodzi, ale prezes spółki wytacza takie zarzuty, to trudno się tym nie zająć. Znaczy tak, trudno o tym nie rozmawiać, trudno, tak? Bo o tym rozmowy nie rozmawiać były. I trudno nie pytać, natomiast ja mówię, zawsze wyglądało. Powtarzam i jestem jedną z osób, które powtarzają. Niech wyroki wydają odpowiednie organy, nie politycy. Naprawdę nie wydawajmy, bo nam bardzo łatwo jest wydawać wyroki na różne osoby. Bardzo często już wiele osób gdzieś tam zostało już wyroki wydane na te osoby. Natomiast to nie jest nasze zadanie. A pani tak? się spotkała kiedyś? Absolutnie jestem temu przeciwna. Jeśli rzeczywiście coś takiego się wydarzyło, to jestem. Ale słyszała pani plotki, w zeszłym roku były plotki nawet. Ja w tym studiu pytałem Piotra Kluczkowskiego, czy to prawda, że nagrody przez niego przyznane poszły na kampanię wyborczą. Więc jeżeli to dociera do dziennikarzy, to i do radnych musiało dotrzeć, i do... Ale prezydent powiedział, że tak się nie zdarzyło, tak? Że tak nie było, że tak się nie działo. Mhm. I ja mu wierzę w to, co powiedział, tak? Dopóki nie ma wyroków ostatecznych, to taką wiarę mam w sobie i tak to będę dalej prowadziła, pani tak? W żadnych spotkaniach, które... Nie uczestniczyłam. Tak, nie było takich sytuacji, które było. Tak? Nie było. Byłam przewodniczącą rady, miałam zadania, które powinnam wykonywać, z nich się rozliczałam i tak to było prowadzone. Być może odbywało się to w innych gremiach. Ja w tym nie uczestniczyłam. Czy ostatnie działania Romana Szelemaja się pani podobają? To hurtowa wymiana rad nadzorczych na przykład? Znaczy ja powiem tak, bo wiele komentarzy, wiele pytań już też do nas było, tak? Ja powiem tak, jest to osobą, która objęła urząd prezydenta miasta Wałbrzycha, realizuje plan, który gdzieś tam już sobie stworzył, tak? Natomiast ja myślę, to jest popiera, tak. Tak, tylko że to nie jest tak, że prezydent został prezydentem i nagle zaczął wymieniać wszystko i robi to tak od tak, bo tak trzeba. Ja nie wiem, bo nie wszyscy Państwo może wiedzą, mieszkańcy, ale prezydent Szelemaj, kiedy został desygnowany przez premiera Donalda Tuska, to proszę mi wierzyć, pierwsze dni, tygodnie to były najpierw spotkania, zapraszanie na spotkania, rozmowy. Prezydent Szelemaj naprawdę bardzo uważnie słucha różnych głosów. I to nie tych, którzy tylko sklebiają, tylko również krytycznych głosów. I ja myślę, że po tych spotkaniach, po przemyśleniu tego wszystkiego, co się do tej pory wydarzyło, i po tym, jak chcę, żeby szło dalej, to dopiero jest konsekwencja. Ja nie chcę oceniać tego, czy decyzje prezydenta Szelemaja były merytoryczne i rozsądne, czy nie. Bo to jest, ale nie były ad hoc, natomiast to jest inna kwestia. To, natomiast dla mnie ciekawsze jest co innego, że w momencie, kiedy dana grupa osób pracuje w radach nadzorczych, ponieważ została tam wysłana przez Piotra Kluczkowskiego i radni Platformy mówią, jest okej.
Kiedy przychodzi Roman Szałem i mówi, nie, wywalamy wszystkich, zatrudniamy innych, Platforma Obywatelska w Wałbrzychu mówi, też jest okej. To nie jest tak, czyli rzeczywistość zmienia się o 180 stopni, a radni Platformy i tak mówią, dobra, to jesteśmy ale za. Ale proszę pamiętać o tym, że radni Platformy w żaden sposób nie uczestniczą w tych decyzjach. To są naprawdę indywidualne decyzje prezydenta miasta Wałbrzycha. I naszym zadaniem jest je po prostu uszanować. I tak jak robiliśmy to w przypadku decyzji prezydenta Kruczkowskiego, szanowaliśmy te decyzje, mimo że być może były one nie do końca zgodne z tym, co myśleliśmy, to je szanowaliśmy. I podobnie jest z decyzjami pana prezydenta Romana Szałęby. Chodzi o jakiś sygnał, że radni popierają, albo nie popierają, albo mówią, no tym razem się wstrzymamy. Znaczy nie ma takich odgłosów, nie ma jako ingremio występujemy i mówimy, że tak popieramy, bądź nie popieramy, absolutnie szanujemy. Styl rządzenia jest inny, ale zupełnie też inny. Treść merytoryczna decyzji jest też bardzo często zupełnie inna niż te, które podejmował Piotr Kruczkowski, a poparcie dla Platformy Obywatelskiej jest tak jak było i może powstać takie przekonanie, że po prostu to poparcie nie jest tak naprawdę związane z merytoryczną zawartością projektów, tylko z tym, że no to jest jakby nasz człowiek, więc cokolwiek będzie robił, to my go popieramy. No. Czy tak my ufamy, tak? Ufamy, bo widzimy, że te projekty są dobre, one są konkretne, one są, pokazane są, jakie będą skutki za chwilę przynosiły, dlatego jesteśmy za tymi projektami, a nie przeciwni. Za grodzkością też pani jest? Tak, jestem, znaczy tak, to a długi jak czas pani już pojedzie trwa, po tych gminach okolicznych Wałbrzycha, to jak pani wytłumaczy mieszkańcom, że wypadałoby jednak Wałbrzych z powiatu wyłączyć? To znaczy gminy ościenne, ja myślę, że one chciałyby gdzieś tam sobie swoim gospodarzyć i ten Wałbrzych mają decydujący głos w Radzie Powiatu, nie do końca mógł być dla nich takim dobrym, pozytywnym sygnałem czy odbiorem, prawda? Także no, pierwsze sygnały z tych gmin okolicznych no, są jednak takie, że jeżeli chodzi o władzę tych gmin, no nie ma poparcia. Znaczy tak, ale teraz tak, nie to nie jest tak, że prezydent Szemej mówi, odzyskujemy Grodzkość i koniec, tak? Nie wiem, czy już jest wiedza o tym, ale w tej chwili w rozmowach z panem prezydentem Szemejem jest plan, żeby zrobić aglomerację wałbrzyską, która tak, miasto Wałbrzych, najsilniejsze miasto wśród tych gmin ościennych i próbować robić razem wspólne projekty dotyczące bardzo różnych przedsięwzięć. 30 września będzie taki pierwszy moment, na którym będzie to upublicznione, będzie pokazane, jak można, w których kierunkach powinno pójść i wcale nie jest tak, że te gminy ościenne nie są ważne, bo myślę, że teraz przyjdzie moment, że będą jeszcze bardziej ważne dla całego regionu i dopiero teraz zacznie się taka solidna, dobra współpraca. I to jest taki pierwszy punkt czyli już niedługo przed to, nami. Że powiat wałbrzyski straci 100 milionów w budżecie swoim, można zrekompensować pani zdaniem jakąś to znaczy formą będzie, współpracy? Myślę, że tak, że forma współpracy, jeśli chodzi o finansowanie, również będą różne sposoby, czy wspólne finansowanie, czy wspólne przystępowanie do różnych projektów. Myślę, że otwierają się nowe drogi, na które powinniśmy poczekać i zobaczyć, jakie są plany, a później wspólnie je realizować. W żadnym scenariuszu nie będzie tak, że Wałbrzych wyłoży pieniądze na rzecz jakichś inwestycji w sąsiedniej gminie. To ja nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z prawem. To znaczy, to nie jest tak, że Wałbrzych wykłada, ale jeśli będą wspólne projekty i będzie tam określony procent finansowania czy współfinansowania, to myślę, myśli że gminy pani, że będą... w obecnej sytuacji finansowej Wałbrzycha, kiedy Roman Szałomiej w tym studiu mówi, że jest tragiczna ta sytuacja, robienie nadziei na takie projekty ma jakieś podstawy? No oczywiście, że tak. Ja myślę, znaczy tak, ja wiem z rozmów z wójtami, z burmistrzami jeszcze w wcześniejszej kadencji, że oni taką myśl zawsze gdzieś tam przekazywali i chcieli, bo wiedzą, że większa grupa gmin zrzeszonych to są większe możliwości i inne możliwości niż zostawieni sami sobie z realizacją swoich tylko przedsięwzięć. Pani powiedziała, kiedy się dowiemy szczegółów? 30 września? 30 września jest takie duże spotkanie z grupą osób, które właśnie to prowadzą, w tej chwili przygotowują to wszystko. To poczekamy i pewnie wtedy będziemy znali więcej dokładnie szczegółów. Dokładnie tak, będzie można kontynuować. Dobrze, porozmawialiśmy już chwilę o pani kandydaturze do Sejmu, to ja panią zapytam, czy Wiesław Kilian to jest rzeczywiście najlepszy możliwy kandydat Platformy do Senatu? Że tak, nie ja podejmowałam te decyzje, tak, i nie to oceniać. Ja poznałam posła Kiliana. Bardzo dobry, wydaje mi się, że dobry, spokojny człowiek. Natomiast nie oceniam, czy to jest najlepsza decyzja tych osób, które wybierały tę kandydaturę. A potrafiłaby go pani teraz tutaj zupełnie szczerze w tym studiu zareklamować, jako osobę, która świetnie zna Wałbrzych na przykład? To znaczy tak, no pewnie nie podjęłabym się tego zadania, tak? Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaprosić posła Kiliana i z nim porozmawiać. Już został natomiast, zaproszony. No to dobrze, to myślę, że on najlepiej to opowie, jak wygląda sytuacja. A pani będzie głosować na posła Kiliana czy na Zbigniewa Chlebowskiego? Ja będę głosowała na posła Kiliana, jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej na ten region, więc będę głosowała na posła Kiliana. A dobrze, że startuje Zbigniew Chlebowski?
jak mówię, nie oceniam tego. Każdy dostał szansę, każdy ma możliwości i niech zrobi to jak najlepiej. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję za bardzo. W studiu Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Platforma Obywatelska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Wałbrzychu, była naszym gościem. Dziękuję to Państwu. To był program Gość Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.